Katarzyna Łaniewska to taka osobowość, o której w paru zdaniach trudno opowiedzieć. Jest to osoba, znamy się naprawdę bardzo długo, pracowałyśmy razem. Jest to osoba prawa, nie zmieniająca poglądów, co w naszym środowisku nie jest za częste i nie za bardzo popularne. To jest osoba perfekcyjna we wszystkim, co robi. Przecież Kasia Łaniewska pracowała w Teatrze Polskim ze 30 czy tam 35 lat, grając największe role w Teatrze Polskim w Warszawie. 100-150 filmów nagrała, zagrała tam największe role. Ostatnio jest powtarzany ciągle Kogel Mogel, no więc można sobie to jakby to przypomnieć. Cały czas jest czynna zawodowo, bo też gra w plebanii. To jest osoba, która ponad 30 lat charytatywnie pracowała w domu aktora weterana w Skolimowie, znaczy pomagała tam, jeździła, przywoziła różne rzeczy, załatwiała dla naszych starszych koleżanek i kolegów. Oni ją tam uwielbiali, byłam wielokrotnie w Skolimowie, widziałam jak do Kasi Łaniewskiej lgną, jak ją lubią, jak no, mają jej za co dziękować. Katarzyna Łaniewska jest osobą prawą, jest osobą lojalną, sprawiedliwą, jest świetną koleżanką. Do niej zawsze można się z każdą sprawą zwrócić, nawet jak na przykład ona kogoś tam nie lubi, czy jakie są animozje, a jeśli chodzi o pomoc, to ona zawsze jest pierwsza do tego. Ona wszystkim naprawdę pomaga. Ona nikogo nie zdradzi. I to jest bardzo ważne. Ona nie zdradzi. Mimo, że na przykład może mieć inne poglądy, prawda, z kimś. Poza tym, Kasia Łaniewska to jest osoba, która nie tylko mnie, ale wielu osobom imponuje taką rzeczą, mianowicie, że ona pływa. Katarzyna Łaniewska czy albo dwa razy w tygodniu, w zależności od możliwości, chodzi na basen i sobie pływa. Czyli to jest rzecz niesamowita, nieprawdopodobna. Ona mi po prostu tym bardzo imponuje, bo ja nigdy nie miałabym takiego samozaparcia, żeby coś takiego wykonać. No, jest to osoba, która naprawdę tyle lat pracowała w teatrze, w filmie, w telewizji. To jest osoba, która zna nasze realia artystyczne pod każdym względem, z każdej dziedziny. To jest osoba, która naprawdę powinna reprezentować nas w Senacie.